Dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym i zaczynamy oczywiście dzień od śniadania. Dzisiaj chleb kujawskie łany z dynią, do tego ser camembert ziołowy z Lidla i ogórek. Szczerze powiedziawszy, chyba ten ser camembert mam pierwszy raz z Lidla, chociaż nie dam sobie ręki obciąć. Może kiedyś jadłam, ale z reguły kupuję z Carrefoura. On jest dla mnie najbardziej taki aromatyczny. Zdarzy mi się też z Biedronki, ten biedronkowy kupić, ale tego, no mówię, tak mi się coś wydaje, że chyba go za często nie kupowałam, bo go nie kojarzę za bardzo. I do tego będzie jeszcze woda z cytryną i imbirem. Ma się nie wkurzyć. Mieliśmy paczkę na dzisiaj do odbioru. Znaczy dzisiaj akurat przyszedł SMS, że kurier będzie, no ale że mnie nie ma na wsi. Zadzwoniłam. Pan mówi, że będzie za minutę. No to pytam, czy może do Torunia podjechać, wiecie, gdzieś tam, albo nawet w połowie drogi gdzieś się spotkać, żeby odebrała tę paczkę, bo to do domu i tak nie dam rady dojechać. Pan, że nie ma problemu, że on jeszcze jedzie gdzieś tam na kamionki, gdzieś jakieś tam, wiecie, wiejskie, gdzieś tam po drodze miejsce. I że za półtorej godziny mniej więcej będzie w Toruniu, mówiliśmy się na Carrefourze, że mniej więcej właśnie za półtorej godziny będzie. I że, przepraszam, za 15 minut przed jakoś będzie do mnie dzwonił, jak będzie wyjeżdżał, ok. No to chwilę posiedziałam jeszcze u rodziców, mówię, dobra, to jadę, sobie jeszcze w międzyczasie coś ogarnę, bo chciałam jeszcze coś sprawdzić w Tedim i w Pepco. I wyobraźcie sobie, że minęły 2 godziny od momentu, kiedy pan powiedział, że będzie za półtorej. Dzwonię do pana, bo patrzę, że tam jakiś pocztek podjeżdża na parking, żeby sprawdzić, czy to on, żeby mogła już wyjść. Pan mówi, że on jeszcze jedzie w inne miejsce. Przejdzie do Kopanina, gdzieś tam, coś tam, wiecie co? Tam, gdzie ten pan jedzie, to jest niedaleko moich rodziców. I równie dobrze mógłby tam się ze mną umówić i mogłabym odebrać. A ja stoję, już godzinę teraz będzie, i pan powiedział, że będzie za pół godziny, jak do niego zadzwoniłam po tych 2 godzinach. Że pan o mnie pamięta i że będzie za pół godziny. Więc zobaczymy, czy faktycznie będzie za te pół godziny, ale najlepsze jest właśnie to, że tam, gdzie teraz ten pan jechał, te kilka miejsc, to jest niedaleko moich rodziców, po drodze właściwie. A na obiad dzisiaj wjeżdża, słuchajcie, pizza na tortilli, jak zwał, tak zwał, posmarowany placek ketchupem, do tego szynka i na to ser. I może jeszcze sobie dorzucę do tego marynowaną pieczarkę bądź paprykę, zobaczę, czy będzie mi się chciało i czy zmieści mi się na talerzu. A jeszcze tak odnośnie, wyglądam jak
Ale dobra. A jeszcze tak odnośnie, słuchajcie, tego pana kuriera. Przyjechał pan tak jak zapowiedział, nawet był szybciej ciut niż te 30 minut i nawet chciał mi pomóc, pytał się gdzie stoję, żeby mógł do mnie dojechać i pomóc. Ja panu powiedziałam, w którym miejscu ma stanąć i miałam kawałek, żeby wiecie, do niego dojść i chciał pomóc mi przenieść się do auta, ale ładnie, grzecznie podziękowałam, mówiąc, że nie takie ciężary dźwigałam, no bo 20 kilo, tylko że wiecie, 20 kilo w zależności jak to jest do uchwycenia, bo jeżeli coś jest łatwe, wiecie, pod pachę i idziesz, to jest okej. A to coś było wielkości, zaraz Wam pokażę. A to coś właśnie było takiej wielkości i to nijak, słuchajcie, wiecie, do złapania i tak dalej. Także było co dźwigać, ale dałam radę. Bo kto jak nie ja. To czas na obiad i tak jak mówiłam, pizza. Do tego jeszcze dorzuciłam takie pieczarki, już Wam kiedyś je pokazywałam, nadziewane serkiem z Carrefoura 7,61 i one cały czas widzę, że są w tej samej cenie, natomiast dzisiaj próbowałam, znaczy dzisiaj próbowałam, dzisiaj byłam, słuchajcie, właśnie w Carrefourze i patrzę, jest ten łosoś taki, powiedzmy, że szarpany, jak ja na niego mówię, którego też już Wam wielokrotnie pokazywałam w jakimś w holu, czy w ogóle na śniadanie, w footbooku i wyobraźcie sobie, że ja Wam mówiłam, że za niego było 8,50, później było 9, tam 9,50, a teraz jest prawie 13 zł. Zresztą o czym my tutaj mówimy, jak dzisiaj spojrzałam na cenę ogórków gruntowych 24 zł prawie, to się po prostu załamałam, także ja zabieram się, słuchajcie, za obiad. I czas na kolację, wjeżdża deser, coś a la Monte, taki niemiecki orzechowy, orzechowo-czekoladowy, do tego pomarańczka i duży kubeł kawy, dosłownie duży kubeł kawy. Także tym słodko kwaśnym, bo pomarańcze są kwaśne, akcentem żegnam się z Wami w dniu dzisiejszym, życząc Wam oczywiście wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrówka, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.